Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Kamil, gdy wziąłeś piłkę i ustawiłeś na 11 metrze, pomyślałem, że to odważny ruch, bo wiesz, co mówi zasada piłkarska, że jeżeli byłeś poszkodowany, to do 11 się nie podchodzi. No, to są takie gdzieś tam takie zabobony. No, dzisiaj się nie udało. Szkoda, bo jakby staram się to trenować, staram się gdzieś tam zawsze w tygodniu, w każdym dniu, w którym mamy trening, sesję treningową, zostawać, trenować to. No dzisiaj się nie udało, wczoraj jakby gdzieś tam miałem swój pomysł na to, jakby był dzisiaj karny. Praktycznie zrobiłem to, co chciałem, no to się nie udało. No, nie pierwszy, nie ostatni raz i najważniejsze, żeby po prostu, mówię, mieć teraz chłodną głowę i spokojnie się nie załamywać i tyle. Szkoda na pewno tego karnego, ponieważ uważam, że jakbyśmy szli na 1-0, byśmy ten mecz wygrali, a tak niestety potem moim zdaniem chyba z błędu sędziowskiego, bo wydaje mi się, że karnego dla Sandecji chyba raczej nie powinno być i tracimy te 3 punkty i szkoda. Szkoda tym bardziej, że nadal jest o co grać. Podbeskidzie może zająć pierwsze miejsce w pierwszej lidze i byłoby to miłe. No tak, no przyjechaliśmy tutaj z myślą o zwycięstwie, ponieważ cel był taki, żeby w tej rundzie nie przegrać meczu i zakończyć to wszystko pierwszym miejscem. Niestety dzisiaj się nie udało. No szkoda, bo uważam, że z przegrania meczu na pewno nie byliśmy słabszym zespołem. Na pewno nie zasłużyliśmy na tą porażkę. Tak bym to powiedział. I dlatego gdzieś tam to bardziej boli. Ale co, no cel, który chcieliśmy, mamy zrealizowany. W sobotę mamy jeszcze ostatnie spotkanie u siebie, które będziemy chcieli przychylić na swoją korzyść i zamknąć ten sezon zwycięstwem i poświętować z kibicami to już takie oficjalne nasz awans do Ekstraklasy. Nie wiem, czy na boisku było to słychać, czy zauważyłeś, ale dzisiaj z Bielska Białej przyjechała tu grupa kibiców, która na stadion wejść nie mogła, ale gdzieś tutaj zza trybuny dopingowała was i kilkakrotnie niósł się ten doping dla Podbeskidzia. Tak, słyszałem i bardzo się cieszę, że mimo tego, że mieli zakaz, przyjechali od nas z Bielska, chcieli nas dopingować i nas trochę wesprzeć. Szkoda, że nie mogli wejść na stadion, ale cieszymy się z takich gestów od nich i wierzymy teraz, że w niedzielę u nas w Bielsku już będzie wielka feta mam nadzieję, że większą ilością osób na stadionie i na mieście i poświętujemy ten awans, upragniony awans Ekstraklasy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.